Witamy serdecznie. Po długiej przerwie wracamy z rakietami ligowymi. Przed nami finał pierwszej Ligi Żeglarskiej. Pierwszy z dwóch finałów za tydzień Ekstraklasa, a teraz mamy pierwszą ligę tu na Zegrzu. Storm Grand Prix w bazie Garden Space. Witam Państwa, Szymon Jabłkowski. I Maciek Cylupa. I co, kto wygra? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Mamy cztery zespoły, które są bardzo blisko siebie w tabeli i dużą przerwę do reszty stawki. I wśród tych czterech zespołów musimy upatrywać murowanego kandydata do zwycięstwa w lidze, więc posłuchajmy, co mieli do powiedzenia. Każdy z nich powiedział, że wygra. Tak. Przypomnijmy, Wrocław na pierwszym miejscu 50 punktów i potem Gdańsk, Szczecin i Wad Warszawa z punktem straty wszyscy, więc tam jest, kto wygra, ten wygra tak naprawdę. Każdy ich zapowiada, że są mocni i się nie boją i są w ogóle wyluzowani. Na pierwszy ogień posłuchajmy, a chyba od dołu pojedziemy, prawda? Możemy pojechać od dołu. Wad Warszawa, Rafał Bożejczyk. Leci zapis. Tak. A ze mną w studiu w bazie Garden Space Rafał Bożejczyk, który reprezentuje AZS Wad Warszawa w miejsce nieobecnego dzisiaj w studiu Wojtka Myśliwca i jest to cenna okazja, żeby zajrzeć trochę wewnątrz zespołu, no bo zwykle rozmawiamy z Wojtkiem. Rafał, występ przed domową publicznością u Was w Warszawie na Zegrzu. Większe oczekiwania, większa presja z tym związana, czy nastawienie takie jak zawsze? Z naszej strony jesteśmy dużo bardziej zmotywowani, żeby lepiej się pokazać jednak przed naszą domową publicznością. Wiemy, że na pewno przyjadą nasi kibice, będą nas dopingować. Super, dzięki Wam za to, a my na pewno postaramy się Wam dostarczyć świetnych emocji. Mocna deklaracja. Pierwsza runda w tym sezonie świetna, zwycięstwo na regatach w Sopocie, później trochę gorzej. Trzecie miejsce w Gdyni i w Szczecinie ten występ mało przekonujący. Goniliście tam, skończyło się na czwartym miejscu, ale wyglądało to tak, jakby ten akwen Wam nie pasował. Czy to jest problem związany z pływaniem po płaskiej wodzie? Czy tutaj też Wam będzie to przeszkadzać? Nam najbardziej przeszkadza brak wiatru. To jest po pierwsze. Co do Szczecina, mieliśmy tam troszkę zmianę w załodze. Musieliśmy się posiłkować naszym rezerwowym zawodnikiem. Myślę, że to miało duży wpływ na nasze pływanie, na utrzymanie odpowiedniej prędkości w stosunku do samej czołówki, mocnej zresztą. No i także tym możemy się wytłumaczyć, jeżeli chodzi o Szczecin. Co do Gdyni, i troszkę też słabiej pływaliśmy, nie byliśmy z tego zadowoleni. Wyciągnęliśmy błędy nasze wszystkie z tej rundy i je staramy się na bieżąco korygować. Bardzo ciasna końcówka tego sezonu pierwszej ligi. Na przestrzeni jednego punktu znajdują się cztery załogi. Wiadomo już mniej więcej, kto awansuje do Ekstraklasy, natomiast walka o zwycięstwo w lidze na pewno jest jakimś tam prestiżowym punktem. Będzie duża presja. Jak Wasz sternik wytrzymuje pływanie w takim napięciu? Sternik znosi bardzo dobrze z jakąkolwiek presję. Wojtek jest bardzo opanowanym sternikiem i jako, że ma też uważam solidną załogę, z którą trenował przez cały sezon, nie ma powodów do żadnych stresów i wszystko na pewno pójdzie po myśli naszego sternika. Mocna prognoza wiatrowa na sobotę, spokój sternika i domowy akwen to atuty Watu Warszawa. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Powodzenia, Rafał, i do usłyszenia po regatach. To może być mocny występ Watu, mają dużo po swojej stronie. Zobaczmy, jaką odpowiedź przygotowała załoga IKP Szczecin pod wodzą Patryka Zbroi. Patryk Zbroja, IKP Szczecin. Po pierwsze gratulacje tytułu mistrza Polski Mecz Racingu. Dziękuję bardzo. Miło cię było widzieć na wodzie. W imieniu załogi, no walczyłeś ostro. Co tam u Krzyśka Żołudziewicza? Kontuzja, jakie zmiany w związku z tym? No tak, Krzysiek niestety ma na pewno miesiąc z głowy, także przynajmniej miesiąc, myślę, że do końca sezonu raczej nie będzie sprawny. Musieliśmy w ten sposób zrobić zmianę w naszej ekipie. Dołączył do składu wychowanek IKA Przecin, Michał Ława, także myślę, że pseudo Ślimak,
Regatowcy go znają, także myślę, że fajne wzmocnienie, będziemy się dobrze bawić. Patryk, tabela jest taka, że praktycznie jesteście na pierwszym miejscu ex aequo w 4 załogi, za wami potem spora przerwa, wygląda to, że bezpieczny awans, plan zrealizowany, regaty w Szczecinie wygrane. Coś jeszcze do grania w tym sezonie mamy? Już no spokojnie, znaczy chcemy spokojnie dojechać do awansu do Ekstraklasy, także to taki był plan od samego początku. Wynik, czyli wygrana pierwszej ligi, tak naprawdę nic specjalnie nie wnosi. Musimy się skoncentrować na Ekstraklasie w przyszłym roku i taki jest cel. Testujemy różne rozwiązania, uczymy się tej łódki, uczymy się różnego typu zagrań taktycznych, technicznych. Myślę, że musimy zrobić swoje. Jak będzie dobra żegluga, to będzie wynik. Czy to, że dzisiaj nie było treningów, jutro w sobotę mamy sporo wiatru, w niedzielę na ten moment go nie ma w ogóle, to powoduje to, że wchodzicie na wodę po przerwie ponadmiesięcznej, bez treningów na RS-ie i macie w sumie nie wiadomo ile wyścigów jutro, może być tych wyścigów mało i regaty będą rozstrzygnięte po małej ilości wyścigów. To dla ciebie dobrze czy źle? Nie ma znaczenia. Tak powiem szczerze, że to jest bez różnicy. Myślę, że wszyscy mamy te same warunki, także musimy wejść na łódkę, wycisnąć z niej wszystko i zrobić swoje, żeby wykorzystać ten wiatr optymalny, który będzie jutro. Rzeczywiście prognoza na niedzielę jest słabsza. Być może jutrzejsza prezentacja załóg wieczorna będzie imprezą podsumowującą cały sezon. Zapraszamy jutro o 18 do, od 18 start, do 20 początek, taki oficjalny w promenadzie Storm Grand Prix. Tam będzie sporo się działo. Tak, także no spokojnie. Myślę, że będziemy walczyć. Zdecydowanie wolimy stabilne warunki wieczne, czyli im silniej, tym lepiej. Okej. To jeszcze ostatnie pytanie. Kto wygra pierwszą ligę? Pierwszą ligę? Tak, kto wygra pierwszą ligę? No my. Patryk Zbroja, IKP Szczecin. Patryk Zbroja, tydzień temu mistrz Polski w regatach meczowych, jest w Cugu. Zobaczymy. Wygląda na bardzo pewnego siebie, ale również pewny siebie będzie kolejny nasz rozmówca z drugiej pozycji, drugi ex aequo, Damian Pietruszewski, AWF Gdańsk, Sol Voltage. AZS AWF jest Gdańsk, sponsorowane przez Sol Voltage. Prawie wygrało trzecią rundę, wygrało drugą rundę, natomiast załoga pod wodzą Damiana Pietruszewskiego musiała sobie poradzić z ciężkim orzechem do zgryzienia po tej trzeciej rundzie, przegrywając w ostatnim wyścigu. Czy to jeszcze siedzi u was w głowach, czy już jesteście za tym etapem? Myślę, że nie, że nie, że jakby wyciągnęliśmy wnioski, natomiast nie chcemy tego pamiętać w tym momencie, tak jak do tej pory u nas sprawdzało się to, żeby się skupić na każdym kolejnym wyścigu i każdych kolejnych zawodach, tak w tym momencie będzie, mam nadzieję, to samo i nie rozpamiętujemy tak poważnych błędów do tej chwili. Czy znacie ten akwen? Bo to jest nowy akwen w kalendarzu Polskiej Ligi Żeglarskiej. Nie każdy miał okazję na nim się ścigać i z tego, co wiemy, z tego, co mówią zawodnicy, jest trudny. Czy ty masz doświadczenie tutaj na Zegrzu? Zdarzyło mi się startować w Zegrzu, natomiast było to bardzo dawno, więc nie pamiętam, jak wyglądały wtedy regaty tutaj. Jest to jezioro, mogę się spodziewać pewnie wielu zmian, ale jak do tej pory tak naprawdę wszystkie poza sopockimi regatami zawody odbywały się przy takich warunkach, więc myślę, że i tu poradzę sobie dobrze. I no tak, ten Sopot był najtrudniejszy u was domowo pod kątem wyścigów. Ciasno bardzo w tej czołówce, cztery zespoły praktycznie z tą samą ilością punktów. Czy wy będziecie atakować tych swoich przeciwników, jeżeli traficie na nich we flajcie, czy raczej będziecie spokojnie płynąć swoje i liczyć na ich błędy? Nie wiem, czy mogę teraz zdradzać jakąś taktykę. Wydaje mi się, że każdy powinien pływać swoje, znaczy nie będę innym dyktował, ale od samego początku zawodów na pewno nikt nie będzie ryzykował tym, żeby atakować i próbować tylko jedną załogę, czy te, które tych najważniejszych przeciwników wyeliminować, więc będziemy pływali tylko swoje i na tym się skupiali. To był Damian Pietruszewski. Bardzo szybka załoga w ostatnich dwóch rundach. Czy przeciwnicy będą się ich bać, to zobaczymy i zapytamy ich za chwilę. UKS Żeglarz Wrocław na prowadzeniu pierwszej ligi po trzech rundach, chociaż oni nie wygrali jeszcze żadnych regat. Pozostała trójka wygrała po jednym.
Zobaczmy, co mieli do powiedzenia. Pojawili się tutaj w mocniejszym składzie niż pozostałe trzy zespoły. Będzie ciekawe, niestandardowo. Co to zapowiada. Słuchajcie, to lecimy. Miał być jeden z trzech. UKS Żeglarz Wrocław. Chłopaki, przedstawcie się. Siemano, tu Filip. Cześć, Piotrek. Siema, Michał. I cześć, Karol, wirtualnie, nie ma go tu Karol z nami. Jest czwarty wirtualny. Tak, jest z wami duchem. Słyszałem w kuluarach, że macie receptę na to, żeby się poprawiły wyniki. Mamy, ale to nie wiem, czy możemy zdradzać, to wszystko wiecie. To na koniec przesłanie będzie, dobrze? Super. Przekaz musi być. Na koniec. Dobra, to poważne pytanie. Cztery pierwsze miejsca wyglądają na wyjaśnione. Tak? Trochę tak, ale ponoć pewna jest tylko śmierć, więc no, niby. Różnie to może być. Ale nie, no nie zakładamy, żeby nam się coś zmieniło. No. Tak. Szczególnie, że jutro ma być pewny warun i stabilny, więc no nie właśnie. Powinno być żadnych jaj. Czujecie jakąś presję? Nie. Znaczy, no może jakiś taki stresik, ale taki bardziej pobudzający. To taki bardziej w dobrą stronę działający. Okej. Okay. Plan na regaty? Zwycięstwo i dobre pływanie. A czy koledzy ci będą mówić? Proszę, tutaj. Zwycięstwo. Tak, zdecydowanie zwycięstwo. Tylko zwycięstwo. Czy barwy Śląska-Wrocław w WKS coś oznaczają? No, sugeruję podprogowo, że kolor zielony jak Legia, ale że Wrocław jednak tutaj będzie dominować. Taki jest plan. Widziałem zintensyfikowany nalot kibiców WKS. Wrocław górą i te rzeczy. To zorganizowana akcja czy taki spontan? No, wszystko jest spontaniczne. Po prostu mamy armię, która za nami stoi. Pora grona fanów. Wspaniali fani, tak. Dziękujemy wam, trzymajcie jutro kciuki. Okej. Okay. Tak, na zupełnie poważnie. Kto wygra pierwszą ligę? No my, taki mamy plan. Znaczy, no, to nie samo, wiemy, to tak? Samo mówią pozostali trzej. No to zobaczymy, no to jutro. Masz jakiś plan na to? No pływać jak najlepiej. Jakby myślę, że to powinno starczyć. Czy silny wiatr jutrzejszy i brak wiatru w niedzielę to jest to, co wam przeszkadza? Czy... Znaczy silny wiatr wydaje nam się, że jest bardzo dobry dla nas. W sensie tak, jak były takie wyścigi w silnym wietrze, to wydaje mi się, że poza drugie nie wpadliśmy w takich wyścigach. Potem wydaje mi się, że już pokazaliśmy, że w silnym wietrze potrafimy pływać i zawsze to nam dobrze wychodzi. No ale niedziela będzie śmieszna, no zobaczymy. Na razie wygląda tak, że może nic nie być w niedzielę, więc na jutro jest taki dzień chyba, że trzeba z niego wycisnąć jak najwięcej. Patrząc na historię, były takie regaty, które zaliczały się po trzech wyścigach. Jedna wpadka powoduje to, że można bardzo mocno spaść. No taki już ten jest sport, więc no. No ale my mamy początki bardzo dobre w regatach. Także tutaj nie boimy się pierwszego dnia. Jak pamiętam, jeszcze do tej pory regat nie wygraliście. Tak, no. Trzymaliśmy tego asa w rękawie. Rozumiem, że to jest ten moment. No w końcu nadeszła pora. To co zrobiliście, żeby tę regatę wygrać? Co zrobimy, nie co zrobiliśmy. Co zrobiliście? Słyszałem, że zrobiliście i chciałeś o coś zaapelować. Zaszczepiliśmy się. Przesłanie jest proste. Szczepcie się, a będziecie mieli wyniki jak UKS Żeglarz Wrocław. Polecamy. Wow. Szczerze mówiąc, nie za bardzo wiedziałem, o co mam ich pytać, bo było żywiołowo, a to jest cały Filip Florek i jego załoga. Oni są po prostu jakby wyjęci z szablonu. Jak pozostali są tacy profesjonalni, spięci, przygotowani, to oni idą na pełnym freestyle'u. I myślę, że ten freestyle chyba jest ich siłą i ciekawe jestem, jak w tych warunkach jutro sobie poradzą i tyle. Szybcy i wściekli. Ciekawe, czy będą pływać bez koszulek, jak myślisz? Mam nadzieję, że będą pływać w koszulkach. No dobrze. Słuchajcie, czwórka wygląda na to, że jest bardzo, bardzo stabilna. Na piątym miejscu szumimy mamy... Dobra, poczekaj. Nie? Kto wygra? Bo myślę, że od piątego miejsca więc na piątym miejscu... nie wiem, kto wygra. To jest mega trudna sytuacja, bo Wojtek ma naprawdę spore atuty, jego spokój, siła, doświadczenie, znany akwen, ale tam to jest krótki, wiatr będzie silny, nie spodziewam się dużych zmian. Myślę, że tu szanse każdy ma bardzo równe. Myślę, że w tych warunkach będzie mocny Patryk Zbroja. On pokazał na regatach meczowych tydzień temu na Polish Mesztur, że on lubi silny wiatr, ma ciężką załogę. Myślę, że Patryk siłą spokoju i takim wyważeniem, myślę, że on to wygra. Chociaż nie jestem do końca przekonany. Dobra. A ty? Szymon się zawsze myli, więc... Ja się zawsze mylę, więc kogo obstawię, ten przegra. Obstawiam Wrocław. Wrocław, okej. Okay.
Obstawiam Wrocław. No dobrze, potem mamy przerwę, wracając do tabelki. Przypomnijmy tylko 8 punktów straty, 9 punktów straty mamy HRM Racing, Jakub Gdańsk, czy Tomek Micewicz i potem tuż za nim z punktem straty mamy Łukasz Nawigo, Monika Bronicka i za nimi KS Marina Niesulice, Paweł Tarnowski. Czy oni mają co walczyć? Według mnie nie mają co walczyć, bo 8 punktów straty to jest bardzo dużo, ale jeśli weźmiemy pod uwagę to, że dzisiaj to nie było treningów, jutro jest silny wiatr, może być sporo awarii, może być przerwy, może być tych wyścigów po prostu mało jutro, a w niedzielę wyścigów na ten moment nie ma szans rozegrać, bo prognoza jest 3,5 węzła w szkołach do 2, tak pokazuje prognoza, więc mamy krótkie regaty sobotnie, które mogą skończyć się po, nie wiem, 5-6 wyścigach i jakaś wpadka, jakieś 9 miejsce, jakiś DNF, jakaś awaria, tak, jakiś OCS, może spowodować to, że ta czwórka spadnie na dół w tabeli i te 8 punktów, które mają przewagi, czy 9, nad resztą, nagle może okazać, że to jest mało. Więc tu może być sensacja, jeśli oni popłyną jutro nieostrożnie. Muszą zachować ostrożność i to według mnie powinien być dla nich priorytet, powinien po prostu płynąć swoje. Pewne. Bez błędów, spokojne, równe pływanie w środku stawki, nawet jak przepłyną te regaty na 10 miejscu, czy na 5 miejscu, to niczego nie zmieni. Oni po prostu zachowają awans, a myślę, że o ten awans im tak naprawdę chodzi. Ja myślę, że mają o co walczyć i stawka może być wysoka, dlatego że między innymi PG Racing, jak klub Stoczni Gdańskiej, awansowały w tym roku do ekstraklasy szczęśliwie, bo po prostu znalazły się tam miejsce. Jeżeli któryś z klubów ekstraklasowych by wypadł, zrezygnował, to piąte miejsce może oznaczać awans do ekstraklasy, więc tutaj i HRM, i Nawigo, i Niesulice mają jeszcze o co walczyć. Myślę, że Niesulice będą tutaj mocne. Paweł Tarnowski zrobi też mocne, silne warunki. Waga też temu sprzyja całej załogi, więc myślę, że tu Niesulice w nowym składzie, bo przyjmiemy oni powoli na zmianę z dwie załogi powoli na zmianę, dwie imprezy, więc myślę, że będą mocne. Ale zobaczymy. Natomiast ja jestem bardzo ciekaw, co będzie na dole, bo na dole według mnie będą się rozgrywały, myślę, że bardziej interesujące regaty niż na górze, bo tam jest naprawdę o co walczyć i tam będą dramaty. To jadąc jeszcze od góry, mamy taką strefę załóg, które nie mają o co walczyć i to jest grupa regatowa Powidz, Garden Space, Kościański Klub Żeglarski i chyba Legia. Musieliby bardzo popsuć, żeby spaść. Tak, 22 punkty Legia. I to są kluby, które ani nie awansują, ani nie spadną i to możemy powiedzieć. Ale wierzę, że w Legii jest zmiana. Wiem. W Legii prowadzi Rafał Moszczyński, wchodzi na który na tej łódce nigdy nie siedział. Nigdy nie siedział, dzisiaj nie było treningów, spotkałem ich przed chwilą i narzekali na to, że mamy krótkie regaty, dużo wiatru, ta łódka jednak wymaga opływania. Możemy mieć taką sytuację, że Rafał tej łódki nie okiełzna załogą w pierwszym, drugim, trzecim wyścigu. Potem może okiełzna, ale te trzy wyścigi mogą spowodować to, że on złapie doły. Więc Legia ma trudną sytuację i będziemy na pewno z uwagą obserwować to, co się tam będzie działo na pokładzie, czy oni sobie z tym poradzą. Obawiam się, że może być problem w tych warunkach. Gdyby było mniej wiatru, doświadczenie chłopaków by to myślę ratowało, ale w trudnych warunkach może być problem. Kto spada? Spada SKŻ Powidz, spada Regata Business Poland, spada Etisoft. Najprawdopodobniej Powidz na pewno. Przypomnijmy, Powidz 3 punkty, nie ma szans matematycznych nawet już na to, żeby się wygrzebali z tego. Nie ma szans. Matematyczne są, dobra. Ale 3 punkty, potem Business Poland 10, Etisoft 11. I to jest ta strefa, co będzie, że oni na pewno spadają. I pewnie tak, bo macherzy obstawiają. I potem jest strefa walki, bo jest 17 punktów Ocyc, czyli dziewczyny z Ocean Challenge Clubu, potem jest 18 punktów Lasery Zagrze, 19 punktów Akademia Żeglarstwa Śródziemia Wielkopolskiej, czyli Rebel Sailing i 19 punktów Zbyszek Gutkowski i Jachtklub Sopot 2. No i? No i tam będzie walka. Te cztery kluby będą walczyć o utrzymanie, jeden z nich spadnie. W tym momencie na tym miejscu spadkowym Ocean Challenge jedyna załoga, która chociaż trochę potrenowała przed tymi regatami, bo dziewczyny zeszły w czwartek. Ale bez Basiem rozmawiać za sterem, tylko Ania Wajcie, tak. Więc z Justyną. Ciężko to nazwać treningiem. Ja myślę, że te regaty będą rządzić się zupełnie innymi prawami niż wszystkie do tej pory. Spodziewam się dużego zamieszania i patrząc na to, co pamiętasz kwalifikacje te w Gdyni, w Sopocie, dwa sezony temu, gdzie Krzysiek Małycki i Rafał Sawicki startowali w kwalifikacjach do Ekstraklasy i się nie dostali.
załogi, które ostatnie dwa sezony walczą o tytuł mistrza Polski i za tydzień będą tu też walczyły o tytuł mistrza Polski, nie dostały się do Ekstraklasy, bo były tylko trzy wyścigi, bo przez dwa dni nie miało nic. Dostali po OCS-ie i się nie wygrzebali, więc tutaj może być tak, że na przykład Etizow upłynie świetnie pierwszy, drugi wyścig, ktoś załatwia doła z tej pozostałej czwórki, która czy piątki walczącej o utrzymanie i się wszystko od nowa zmieni. I to myślę, że tak będzie. Nie chcę może tak być. Zobaczymy. Na pewno ta walka będzie ciekawsza niż ta walka o w czubie tabeli. Mhm. Więc będziemy jutro patrzeć na dwa fronty. Jeden z przodu, drugi z tyłu i parę klubów, które będą miały regaty testowe. Więc zobaczymy jutro, zapraszamy, relacje na żywo. Dwa bloki od 11 do 13 i potem od 15 już w dół do końca dnia. Komentuje Szymon i ja jutro. Mam nadzieję, że Szymon ze swoim gardłem wytrzyma, jak nie to będzie ten, robię analizy na SAP-ie. Śledźcie nas na YouTubie, na Facebooku, będą przypominajki. No i co, no miałem nadzieję, że to jutro się dobrze rozwinie i będzie dużo emocji, dużo zmian. I zapraszamy tutaj na miejsce do bazy w hotelu Marina Diana w Białobrzegach. Są namioty, będzie transmisja tutaj, więc będzie można się schować w ciepełku przed złą pogodą. Zapraszamy. Tutaj też widać wodę całkiem nieźle z tego miejsca, więc poza Sopotem jest to chyba najlepsze miejsce w Polsce do oglądania. Słuchajcie, jak na padelni wszystko widać, baza, nawet jak będzie padać, wszystko można oglądać spod dachu. Marina Diana, regaty finałowe Polskiej Ligi Żeglarskiej, Sztorm Grupa Grand Prix. Jak ktoś jutro ma ochotę, zapraszamy wieczorem do promenady. W ośrodku promenady będziemy mieli sale do Sparty otwarte dla wszystkich. Można tam przejść, pobawić się, będzie DJ, jakaś tam grill i tak dalej, więc dużo się dzieje na Zegrzu. Jak ktoś nie wie, co robić w sobotę, to wpada. Jak ktoś wie, co robić, to też wpada. Do usłyszenia jutro o 11:00. Trzymajcie kciuki za swoich faworytów. Tak.